błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Nie lękajcie się żyć wbrew obiegowym opiniom i sprzecznym z Bożym prawem propozycji. Odwaga wiary wiele kosztuje, ale wy nie możecie przegrać miłości. Nie dajcie się zniewolić, nie dajcie się uwieść ułudą szczęścia, za które musielibyście zapłacić zbyt wysoką cenę. Tylko czyste serce może w pełni miłować Boga. Tylko czyste serce może w pełni dokonać wielkiego dzieła miłości, jakim jest małżeństwo. Brońcie waszą wierność, wierność waszych przyszłych rodzin, które założycie w miłości Chrystusa. Trzeba, aby rodzina stanęła zdecydowanie w obronie czystości swoich progów domowych, w obronie godności każdej osoby. Strzeżcie waszych rodzin, brońcie czystości obyczajów w waszych ogniskach domowych i w życiu społecznym. Im czystsza będzie rodzina, tym zdrowszy będzie naród. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają.